Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. Messiah na antenie, gra i śpiewa, my tu się smykamy po internecie, szukając najnowszych, najbardziej aktualnych historii. Mam taką. Japończyk Genichi Mutusashi. On na co dzień uprawia ryż, ale jako pierwszy człowiek świata uzyskał tytuł magistra nauki o ninja. Facet ukończył studia i tam nauczył się m.in. sztuki walki oraz, uwaga, cichego chodzenia po górach. Może kierpce zakładasz? No może, nie, takie gumowane. Nie, no fajnie, no tak jak większość absolwentów na przykład naszej socjologii, historii, psychologii, dziennikarstwa ma wszystko, co trzeba, ten koleś by móc pracować w McDonaldzie i więcej, bo żaden klient mu nie podskoczy. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Uwaga, moda, teraz będziemy o tym mówić, o tym. No dawaj. Sieć donosi, że branża modowa po srogim łomocie, jakim był wirusowy lockdown, chce zaprząc teraz do pracy sztuczną inteligencję, czytam dzisiaj o tym o poranku, by ta inteligencja przewidziała, co ludzie będą chcieli włożyć i co będą chcieli nosić jesienią. No to ja już mówię, już bez tej sztucznej inteligencji wiem, że włożę, no nie wiem, moją jesienną kurtkę, taka skórkowa ze szmateksu, porządna. No, i może jakieś dżinsy, coś tam. Ale buty. Tu chodzi o to, jakie dżinsy. A jakie? No jak to jakie? No, jak zwykle, no te, które leżą na podłodze, nie? Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Finaliści gonitwy o fotel prezydencki prześcigają się w obietnicach, na pewno wiecie, na pewno słuchacie naszych faktów. Rafał Trzaskowski mówi, że do 30 tysięcy złotych nie będziemy płacić podatków, taka będzie kwota wolna. Tak. Z obietnicami kandydata Rafała jest tak, że jak nie ma większości sejmowej, to może sobie najwyżej pogadać, co czyni zresztą. A z kolei prezydent Duda mówi, też czytałem, słuchaj tego, nie pozwolę na podatek od smartfonów. Jasne, kandydat Duda nie pozwoli. Jak prezes będzie chciał mieć podatek od smartfonów, to będzie ten podatek. To prezes decyduje, na co prezydent się godzi, a na co się nie godzi, i koniec. No. Każdy kandydat na prezydenta powinien swój program skonsultować z panem prezesem. Dokładnie, no, jak nie ma takiej pieczątki zezwalam od prezesa, to inaczej jest to takie memłanie przez bebłanie dla samych dźwięków. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Ruszyła szeroka akcja ekipy pana Rafała Trzaskowskiego pozyskiwania elektoratu Krzysztofa Bosaka. To jest bardzo piękna historia. Jedna ze zwolenniczek kandydata PO mówi wprost, pisze w internecie, nie toleruje Konfederacji, ale skoro już są, to jednak lepiej, żeby głosowali na Trzaskowskiego niż na Dudę. A potem można to faszystowskie G zdelegalizować, ale teraz trzeba ich głosów. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, tak piszą. No to powalczyli o wyznawców Bosaka. No powalczyli, zanęcili jak kury kulkami łowianymi. Namówili jak łysego na szczotkę, albo jak szczerbatego na suchary. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. No Mercy w RMF FM. We Wstawaj, szkoda lata dzwonili słuchacze, mówili, zagrajcie No Mercy, bo nie mamy siły walczyć już tutaj. A my chopiu, z ciężkością człowieka tu jest. Dobrze, wróćmy do naszej rzeczywistości. No. Wybory już niedługo. Andrzej Duda obiecał, że będzie 13, 14, a może nawet, uwaga, 15 emerytura. Fajnie. Kurczę, szykuje się, nowy kalendarz się szykuje. No ale do wyborów jeszcze 10 dni, to i do 24 emerytury spokojnie dojdzie. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Louis Fonsi śpiewa o tym, żeby jego obwinić, że tam, nie wiem, jajeczniczka jest za zimna, czy że kawa wystygła, czy nie z cukrem. Ja myślałem, że on o kulkach śpiewa. Nie o kulkach, że o winie śpiewa, sporządny facet, wiesz, bierze na klatę wszystko. Wspominaliśmy, że jest nowy psychotest na psim portalu, pod tytułem Którą partnerką Piotra Adamczyka jesteś? Psychotest pomaga ustalić, czy bliżej wam do aktualnej małżonki Karoliny Szymczak, czy rozkosznej Magdy Gessler, czy eleganckiej Agnieszki Werner, Anny Czartoryskiej, Kate Ross, czy może do Weroniki Rosati, bo tam pan właśnie tutaj... My sobie zrobiliśmy ten psychotest i mnie wyszło, że ja jestem Agnieszką Wagner. Ja. Jako Agnieszka jestem piękny, inteligentny i zdaję sobie z tego sprawę, choć czasami mogę wydawać się oczywiście jako Agnieszka, nieco zimny i zdystansowany. Tak jest. Babam. Szczęścia, bo mi wyszło, że najbliżej mi do Magdy Gessler. Mi też, wiesz, ale to bardziej ty pasujesz, bo kudłaty jesteś, trochę wariat, nie strzelisz kielicha, to też nie pogardzisz. Wszystko się zgadza. Jeszcze powiedz, jakieś pewnie rewolucje w kuchni robisz, co? Rewolucje, człowieku. Ostatnio jak robiłem obiad i zaprosiłem znajomych, to było czwarte powstanie śląskie. Wybuchło powstanie, się mówi. Nie, najpierw powstali, a wybuchło dopiero w kiblu. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
Kasia Kowalska w RMFFM. Co ty mówiłeś, drogi Albratowski, ty mój? O czym? Tak robiłeś. Dobrze, no tak, żeby zakończyć ładnie utwór. Rzeczywiście, a utwór zowie się Pieprz i sól. Rozbity dzban. Powiedz to Kasi, że to jest ładne. Dobrze. Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski transmitowali wczoraj do internetu swoją rozmowę o ponadpartyjnej prezydenturze. I pan Szymon przedstawiał plan bezpartyjnej prezydentury, a pan Rafał mówił, że nigdy nie był działaczem partyjnym. A? Ostatnio nie pamiętam, że był posłem. Może też zapomnieć, że był europosłem PO, ministrem PO i że jest wiceszefem w ogóle PO. Za chwilę w ogóle się zapyta, co to jest takiego PO. No, Rafał T. jest tak bezpartyjny, jak Jarosław Kaczyński jest szeregowym posłem. No. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Tu wstawa i szkoda lata, tu RMF FM. Cześć. Słuchajcie, ja tu mam informację. Naukowcy, alkohol w małych dawkach poprawia pracę mózgu na starość. No poważnie? Tak. Póki głowa jakoś pracuje, to ja mam takie pytanie. Jak duża może być ta mała dawka? To ja mam inne pytanie. No. Ewentualnie ile małych dawek można przyjąć jednorazowo? To tak po prostu dla brata pytam. Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.